Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia Raport Flesz i zapraszam na najnowsze informacje gospodarcze z kraju i ze świata. Pandemia w większym stopniu niż na sytuację ekonomiczną wpłynęła na zwyczaje Polaków. 80% respondentów rzadziej uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych. Tak wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z basenów, siłowni, klubów fitness rzadziej korzysta 70% badanych. Z restauracji 68%. Ponad połowa respondentów rzadziej Robi zakupy w supermarketach i galeriach handlowych. Zdaniem 57% ankietowanych, epidemia koronawirusa nie wpłynęła na zmianę sytuacji finansową gospodarstw domowych. Autorzy badania zwracają uwagę, że pomimo największej od dekad recesji zdecydowana większość Polaków, 71% nadal pozytywnie ocenia sytuację finansową swoich gospodarstw domowych. Z kolei 58% badanych deklaruje, że pandemia nie wpłynęła na stan ich oszczędności. Na ich posiadanie wskazuje 55% respondentów, a co trzeci uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zaoszczędzi jakąś sumę pieniędzy. Eksperci zwracają jednak uwagę, że przed nami okres jesienno-zimowy, który część utrzymujących się dotychczas wakacyjnych nastrojów może zmienić, co wiąże się z niepewną sytuacją epidemiologiczną. Ministerstwo Aktywów Państwowych chce w najbliższych tygodniach wybrać doradcę i do końca roku wypracować mapę drogową zmian strukturalnych sektora energetyczno-wydobywczego zakładających separację aktywów węglowych, poinformował wiceminister Artur Soboń w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dodał, że nie jest powiedziane, że separacja oznacza jeden podmiot. Minister Artur Soboń podkreślił, że prace nad planem restrukturyzacji polskiej grupy górniczej muszą potoczyć się w takim tempie, by przed Barbórką otrzymała ona, podobnie jak Jastrzębska Spółka Węglowa, wsparcie starczy antykryzysowej zarządzanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Polska jest szóstą gospodarką z najmniejszym spadkiem PKB w drugim kwartale w Unii Europejskiej, ustępując tylko nieznacznie Szwecji, wskazało w analizie Ministerstwo Rozwoju. Zwróciło uwagę, że liczba zatrudnionych zmniejszyła się u nas o 1,2% w ujęciu kwartalnym, a na przykład w Hiszpanii o 7,5%. Według danych Eurostatu w drugim kwartale tego roku PKB wyrównane sezonowo w strefie euro był o 14,7% niższy niż przed rokiem, a w całej Unii Europejskiej obniżył się o 13,9%, po spadkach odpowiednio o 3,2% i 2,7% w pierwszym kwartale tego roku. Analitycy resortu rozwoju zwrócili uwagę, że są to najgłębsze spadki od 1995 roku, gdy Eurostat zaczął prowadzić pomiary tych danych. Fundusz Trójmorza rośnie w siłę. Do udziałowców dołączą Łotwa i Estonia. W przyszłym tygodniu ma zostać podpisany akt notarialny rozszerzający to grono, poinformowała w Karpaczu prezes BGK Beata Daszyńska Muzyczka. Fundusz z docelowym finansowaniem wynoszącym 600 miliardów euro ma koncentrować się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Trójmorze z kolei jest inicjatywą skupiającą 12 państw Unii Europejskiej leżących pomiędzy trzema morzami. Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym. To jest Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Bułgarii. Fundusz obecnie analizuje około 50 projektów. Kilka z nich jest na zaawansowanym etapie. Dwa lub trzy przykładowe przedsięwzięcia mają zostać zaprezentowane na szczycie online inicjatywy Trójmorza w Talinie. Od 19 do 20 października. Z powodu próby otrucia Aleksieja Nawalnego, Polska jeszcze nigdy nie była tak blisko zatrzymania budowy Nord Stream 2, pisze Die Welt i dodaje, że Polska buduje własny gazociąg konkurencyjny wobec rur Nord Stream. A jeśli niemiecko-rosyjski projekt nie zostałby uruchomiony, mogłaby stać się czymś w rodzaju hubu energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. Divel docenia, że jeśli Nord Stream 2, którego rury przecinałyby się z polskim projektem, zostanie pogrzebany, Warszawa byłaby o krok bliżej od zrealizowania swoich ambicji. Krytyka Nord Stream 2 jest stałym elementem w stosunkach polsko-niemieckich, którego znaczenie tylko wzrasta, komentuje dziennik. W Warszawie są teraz duże nadzieje, że Berlin obierze inny kurs i że to, co z polskiej perspektywy było błędem, zostanie skorygowane, przy czym chodzi tu o bezpieczeństwo energetyczne całego regionu, ale też o sukces polskiego konkurencyjnego projektu, kończy niemiecki dziennik. Na wystawie Expo w Dubaju zaprezentujemy Polskę jako kraj, którego głównym zasobem są ludzie kreatywni, gościnni, wyznaczający trendy, zapowiada Anna Drost z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Ekspozycja polskiego pawilonu będzie opowiadać m.in. o tym, co wyróżnia naszą gospodarkę. Ekspozycja będzie uniwersalnym przekazem o Polsce, zbiorem opowieści wyróżniających Polaków, naszą gospodarkę, kulturę, wybitne osobistości. Twórcy ekspozycji pawilonu Polska przygotowują kilkaset materiałów multimedialnych. Polska ekspozycja niemal w całości będzie miała charakter bezdotykowy, dostosowujemy się do nowych, pandemicznych okoliczności, stwierdzono. Decyzją Biura Wystaw Światowych Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i potrwa od października 2021 do kwietnia 2022 roku. Celem udziału naszego kraju w wydarzeniu jest wsparcie polskich przedsiębiorców na Bliskim Wschodzie. Największe w Chinach targi lotnicze, które zaplanowano na listopad, zostały z powodu pandemii koronawirusa odwołane. Impreza ma odbyć się w 2022 roku. Odbywające się co dwa lata targi i wystawa przyciągają kluczowych producentów, takich jak Airbus czy Boeing. Impreza jest tradycyjnie wykorzystywana przez władze Chińskiej Republiki Ludowej do pochwalenia się wzrastającymi możliwościami lotnictwa wojskowego, m.in. nowymi myśliwcami i dronami. Chiński przemysł lotniczy odradza się i obecnie wykorzystuje ponad 90% zdolności produkcyjnych sprzed pandemii, ale nie ma to jeszcze przełożenia na rentowność chińskich linii lotniczych. W tym roku pandemia stała się też powodem odwołania w lipcu największej tegorocznej wystawy lotniczej Airshow w Wielkiej Brytanii. Tyle informacji teraz. Zapraszam na 22.25 na Ekonomii Raport. Tam o tym, że gazociąg Nord Stream 2 może zostać zamrożony. I to nie przez byle kogo, a przez same Niemcy. Jolanta Pawlek, do zobaczenia.